Wpuściliśmy państwa z poczekalni, bo jest chłodno na dworze, żeby nie marznąć, ale rozpoczniemy punktualnie o 19. Możemy oczywiście teraz sobie porysować. Już udostępniam na rozgrzewkę. A dlaczego pani Lidia zniknęła? Całkiem. Coś się wydarzyło, ale mam nadzieję, że wróci. Czyli tak, jeśli państwo spojrzycie na ramkę na dole, to tam jest taki rząd ikonek, między innymi strzałka. Na strzałkę taką grubszą, nie zakrzywioną, tylko grubszą, należy wejść, wybrać sobie ołówek. Można obok jest kwadracik z kolorami. O, już jest pani, bardzo dobrze. Na moment pani Lidia zniknęła. I teraz możemy sobie coś tam porysować. Czekamy, zrobimy, jeszcze 3 minuty. Nic nie słyszę. Chyba mam za słaby internet. Zmienimy w takim razie kolejność. My panią dobrze słyszymy. Ale pozostaje jeszcze czat. O, już się państwo odkryli, że jest czat. Bardzo dobrze. Zachęcam do porysowania w oczekiwaniu. Są drobne kłopoty techniczne u pani Lidii. Bo my ją słyszymy, a ona nas nie słyszy. Wczoraj było wszystko dobrze. Może wina internetu. Na razie nas jest niewiele osób. Ale zachęcam do porysowania. Czyli na dole mamy taką rameczkę ekranu, drobne ikonki, wśród nich grubsza strzałka. Można wybrać kursor, gumkę lub inne elementy. O, pani Magda już potrafi rysować, bardzo fajnie. Można wybrać również kolory, zielony jest domyślny. Jestem ponownie, udało się, chyba teraz słyszę. To fajnie, bo my panią znowu dobrze słyszymy. O, rzeczywiście można i figury, panie Grzegorzu, zrobić. Można oczywiście wkleić tutaj na tablicę różne grafiki i na grafikce malować. Ale ta biała tablica w Teamsach też chyba funkcjonuje. Myślałem, że będzie nas więcej. W sumie to nas jest 6 osób. To z Mentimenterem nie wyjdzie fajnie. Ale coś wyjdzie. Jeszcze czekamy. Może jeszcze przyjdą. Bo mamy chyba o 7, prawda? Zaplanowane. Tak, o 19, dwie minuty. Wczoraj już kilka osób w poczekalni widziałem. Nie wiem dlaczego. Być może ktoś otworzył okno i zostawił w przeglądarce, ale myślałem, że ktoś zajmuje miejsce, bo groźba, że jest tylko 25 miejsc, więc ktoś może zajął sobie miejsce. Pani Magda być może jest w dwóch osobach. Nie wiem, czy rzeczywiście, bo widzę Magdalena i Magdalena 1. Możemy też to sprawdzić w adresie e-mailowym. Tak. Czyli w dwóch oknach ma być może otwarte, albo na dwóch, nie, no, urządzeniach. Możemy oczywiście państwu dać głos w trybie nieco innym, jeśli chcecie spróbować przed wystąpieniem. No dobrze, jest narysowane, jest piękne rzeczy. Radośnie, jest godzina 19. Co tam było? Co tam było? Nie wiadomo. A co, coś innego. Ale w każdym razie jest inne słowo. Dobrze, nie będziemy zabierali to nie to, o to. Ja się już znikam i pani Lidia ma głos. Czyli zaczynamy. Dobrze. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim państwu.
To nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od prezentacji wyników badań dotyczących wykorzystania narzędzia do tworzenia elektronicznej mapy myśli wśród studentów UWM. I te badania zostały przeprowadzone jeszcze przed wybuchem pandemii na przełomie 2017 i 2018 roku. No i z tego co wiem, następnie pani profesor Biedunkiewicz i pan profesor Czachorowski opowiedzą o bardziej aktualnych doświadczeniach związanych ze zdalnym kształceniem. To moje wystąpienie, to co Państwu opowiem, to takie bardziej preludium do tego, co obserwujemy i doświadczamy aktualnie. I tak jak wspomniałam, będzie o mapie myśli, ale elektronicznej i doświadczeniach studenckich związanych z korzystaniem z tej mapy, więc bardzo krótko najpierw o mapie myśli, czym ona w ogóle jest. I prace dotyczące mapy myśli pojawiły się już w latach 80. To na pewno Państwo wiecie, że był taki człowiek Tony Buzan i jego brat. Oni twierdzą, że jest to narzędzie, które odzwierciedla to, co znajduje się w czyjejś głowie. I w związku z tym, że obie półkule mózgu pracują podczas wykonywania takiej mapy myśli, to i proces zapamiętywania jest bardziej efektywny. I Buzan mówi także, że dostęp do naszej pamięci może być uruchamiany dzięki kluczowym słowom, dzięki kluczowym obrazom, tym hasełkom, kolorowym graficzkom, które umieszczamy na takiej mapie myśli. To one, te właśnie ikony, hasła, kolorowe rysuneczki mają aktywować cały skojarzeniowy kontekst. I muszę przesunąć teraz slajd. Ja w roku akademickim 2017-18 studentom naszego wydziału, którzy mieli ze mną zajęcia, były to dwie grupy, zaproponowałam, aby zamiast tradycyjnego kolokwium przygotowywali takie elektroniczne mapy myśli w ramach powtórzenia z kilku ostatnich zajęć. Zatem po pierwsze to była zmiana języka. Zamiast mówienia o kolokwium, straszenia jakimś testem, zaczęła mówić o powtórzeniu, na które można było zabrać ze sobą wszystko, co było potrzebne. Notatki, książki, artykuły, telefony, laptopy, wszystko, co studenci chcieli, i pracowali w małych zespołach. Czyli w każdej grupie utworzone zostało kilka małych, cztero-pięcioosobowych zespołów. Ja wcześniej dokonałam przeglądu różnych aplikacji, narzędzi do tworzenia elektronicznej mapy myśli i wybrałam jedno. Logo tej aplikacji jest dostępne teraz na slajdzie, więc możecie Państwo zobaczyć. Aplikację nazywa się MindMeister. Dlaczego akurat to oprogramowanie? Po pierwsze, to narzędzie było bezpłatne i jego twórcy oferowali to, na czym mi zależało, czyli możliwość wspólnej pracy na jednej mapie myśli wielu osobom, i można było śledzić na bieżąco zmiany, które wprowadzali inni uczestnicy, a taką mapę, którą już potem stworzyliśmy, można było zapisać do pliku PDF. I to była taka fajna forma notatki, ale też ten efekt pracy studentów był od razu widoczny. Ważne było dla mnie to, że studenci przestali pracować indywidualnie, przestali rywalizować, ale zaczęli pracować w małych zespołach nad konkretnymi zagadnieniami. No i cóż, jednocześnie zbliżaliśmy się trochę do tego modelu wspólnego konstruowania wiedzy. Zatem jeszcze raz trochę o aplikacji. Mogliśmy zespołowo tworzyć elektroniczną mapę myśli w tym narzędziu i wspólna praca nad mapą myśli odbywała się w czasie rzeczywistym. Co to oznacza? Że każdy aktywny, zaproszony do tej mapy i zalogowany do niej uczestnik widział wprowadzane zmiany przez poszczególnych członków i członkini, oczywiście na bieżąco. I to była wartość, że mogliśmy patrzeć na to, co się dzieje na bieżąco, widzieć modyfikacje i również je wprowadzać. Do każdej gałęzi chmurki tej mapy mogliśmy umieszczać też osobiste, refleksyjne komentarze. Więc jeśli zauważyliśmy, że ktoś odniósł się do czegoś, umieścił jakąś chmurkę, można było od razu mu napisać, że jest nowe opracowanie tego zagadnienia, ktoś tam coś nowego pisał o tym, albo świetnie, że to opracowałeś, to mamy już z głowy. No i jednakowoż w tym narzędziu był komunikator. Zatem studenci, którzy pracowali w małych zespołach, wcale nie musieli przełączać się na Facebooka, Messengera czy jakieś Teamsy, tak jak mamy teraz, tylko mogli komunikować się tam i przegadywać
poszczególne kwestie, ale też wszelkie kontrowersje, wszelkie wątki, które pojawiały się w trakcie pracowania nad konkretnymi zagadnieniami. Do mapy można było również wpisywać, kopiować linki z wykładami z YouTube'a, z wykładami z TEDx'u. Zatem jak już taki link umieściliśmy na naszej mapie myśli, po jego kliknięciu mogliśmy automatycznie zostać przeniesieni do tej strony pod konkretny adres, który tam umieściliśmy, więc tutaj, kiedy generowaliśmy tę mapę myśli do pliku PDF, to później te linki były tam również zapisane, one stanowiły takie odnośniki naszej pracy. Macie Państwo na slajdzie informacje o tym, że można tam też było załączać fotografie, ale też inne pliki, jakieś załączniki. To było dostępne tylko w wersji płatnej, o czym od razu mówię. Ja sobie zrobiłam takie konto płatne, to mnie kosztowało chyba wówczas 4 euro za miesiąc. I studenci, którzy chcieli jakiekolwiek pliki graficzne w tej mapie umieszczać, a mieli tę bezpłatną wersję tej elektronicznej mapy myśli, po prostu wysyłali mi te pliki albo jakieś grafiki na maile i prosili o umieszczenie ich w konkretnym miejscu. W ten sposób udało nam się obejść tę konieczność płacenia przez studentów tego powiem kolokwialnie, haraczu za użytkowanie mapy. Oni mogli korzystać z narzędzia wówczas bezpłatnie. No i tak jak mówiłam wcześniej, na koniec pracy można było wygenerować plik PDF ze wszystkim, co wcześniej w tej mapie umieściliśmy. Myśmy ten plik potem przesyłali sobie przez grupę na Facebooku, taką dyskusyjno-edukacyjną, i studenci zapisywali sobie tę mapę na komputerach i pisali, że była to bardzo fajna forma notatki, coś z czego mogli się potem uczyć, czy do egzaminu, czy do tam jakiegoś innego przedmiotu, jak mieli tradycyjne kolokwium. Okej, przejdę już teraz do kwestii ramy teoretycznej i też postaram się, żeby było szybciutko. Ponieważ podjęłam decyzję o prowadzeniu badań dotyczących takiego, a nie innego obszaru, to niejako musiałam poszukiwać tej ramy teoretycznej, która tłumaczyłaby mi to, co robię, to, co dzieje się na tych zajęciach, niejako na trzech poziomach. Po pierwsze przeglądałam teksty dotyczące nowego pokolenia ludzi zanurzonych głęboko w cyfrowym świecie, i ich się określa bardzo różnie. Wiemy też, że pani profesor Nowicka z Katedry Wczesnej Edukacji co roku organizuje konferencję na temat tego cyfrowego tubylcy, zatem ja nie będę Państwa wprowadzać do tajników, bo myślę, że te pojęcia wszyscy znamy, pokolenie cyfrowych tubylców, czy też pokolenie sieci, pokolenie ekranolatków, pokolenie C, pokolenie aplikacji, bardzo różnie się tych ludzi nazywa. Po drugie, potrzebowałam też języka psychologii rozwojowej, który pomógłby mi nazwać tę grupę ludzi, która uczestniczyła w tym badaniu, i tutaj koncepcja profesora Strelau, który mówi o studentach młodzi, dorośli. Ten okres rozwojowy nazywa okresem wczesnej dorosłości i mowa oczywiście o ludziach pomiędzy 18, 25, a nawet 30 rokiem życia. To była ta druga ścieżka, i trzecia ścieżka poszukiwania ramy teoretycznej to była próba znalezienia koncepcji, która wyjaśniałaby proces uczenia się młodych dorosłych w epoce cyfrowej. I tutaj przydatny okazał się konektywizm, o którym pisał George Simmons i Stephen Downes. Pisali oni, że uczenie się młodych dorosłych w epoce cyfrowej wymaga ich autentycznej partycypacji, umiejętności budowania bardzo różnorodnych zespołów, też włączania do procesu uczenia się różnorodnych źródeł, różnorodnych informacji, ale też różnorodnych przestrzeni i czasu uczenia się. Siemens powiada nawet, że w konektywizmie ważniejsze jest wiedzieć, gdzie znaleźć informacje, niż słynne hasła, które znamy od lat: wiedzieć co i wiedzieć jak. I to była ta rama teoretyczna w skrócie, i jeszcze jak to zrobiłam. Celem tego projektu było przeanalizowanie doświadczeń studentów WNS związanych z korzystaniem z elektronicznej mapy myśli w procesie uczenia się. I ta podjęta przeze mnie analiza miała też na celu wysunięcie wniosków, które byłyby takimi wskaźnikami drogowskazami do mojej dalszej pracy dydaktycznej na uczelni. I takie podejście sytuuje to badanie w modelu autoewaluacyjnym, a zatem wystąpiłam w roli nauczycielki i ewaluatorki podejmowanych przeze mnie działań dydaktycznych jednocześnie. Na jakie dwa pytania próbowałam odpowiedzieć wówczas? Byłam ciekawa, jakie są opinie, doświadczenia, refleksje studentów WNS na temat zespołowego uczenia się za pośrednictwem tego narzędzia do tworzenia mapy myśli, ale też ciekawiło mnie, które obszary dotyczące edukacji akademickiej opartej na koncepcji konektywizmu mogą wyzwalać wśród nich uczenie się.
I jak to było zbierane, jak te dane były później analizowane? Ja wykorzystałam triangulację danych pochodzących z różnych źródeł. Więc najpierw zbierałam pierwsze opinie studentów na temat pracy z mapą myśli. Zbierałam też skojarzenia studentów i krótkie komentarze dotyczące pracy z tym narzędziem. I tego dokonałam za pośrednictwem Mentimetera, którego być może i dzisiaj użyjemy. No i te dane umożliwiły mi dowiedzenie się, jak oceniają studenci to narzędzie do tworzenia mapy myśli, z czym ono im się kojarzy, no ale też jakie są pierwsze komentarze, pierwsze refleksje po zastosowaniu tego narzędzia do tworzenia mapy myśli. Czyli bezpośrednio po zakończeniu pracy z mapą myśli zbierałam te dane w dwóch grupach studenckich, a w każdej z nich dwukrotnie zastosowałam pracę z mapą myśli. Pod koniec semestru poprosiłam też studentów o napisanie refleksyjnego eseju. I ten esej miał dotyczyć ich doświadczeń, a zatem poprosiłam o opis doświadczeń związanych z pracą z mapą myśli, o opis momentów, sytuacji, które były ważne z punktu widzenia uczenia się na uniwersytecie. I to pozwoliło na wyłonienie się różnych kategorii analitycznych. I te refleksyjne eseje były pisane online za pośrednictwem narzędzia Google Formularze. I do analizy danych statystycznych wykorzystałam SPSS-a, którego znamy bardzo dobrze, a dane jakościowe kodowałam osiowo. Tak to wyglądało w sali. To, co Państwo widzicie teraz, to studenci pracujący nad mapą myśli. Ona była wyświetlana za pośrednictwem rzutnika, ale też małe studenckie zespoły widziały ją na swoich komputerach. Mają na ławkach wszystko to, co było im potrzebne do pracy i przez 1,5 godziny opracowywali taką mapę myśli. Przejdę teraz do wyników. Ta tabela prezentuje oceny, jakie studenci przyznawali w skali Likerta temu narzędziu do tworzenia elektronicznej mapy myśli. Standardowo 1 oznaczało ocenę bardzo niską, a 5 oznaczało ocenę bardzo, bardzo wysoką. Te oceny zbierałam dwukrotnie w dwóch grupach i tabela prezentuje wyniki zbiorcze. Widać wyraźnie, że studenci ocenili to narzędzie bardzo pozytywnie, że w żadnej z grup, w obu terminach nie pojawiła się ocena bardzo niska bądź niska. I teraz tu również narzędzie Mentimeter zostało wykorzystane do zbierania skojarzeń na temat tego narzędzia. Ta chmura słowna, którą Państwo widzicie, to są przykładowe skojarzenia studentów z jednej z grup. Te największe słowa, największe frazy oczywiście wskazują na najczęstsze ich pojawianie się wśród tych skojarzeń studenckich. Ja mam szczegółowy opis jakby z obu grup, jak te skojarzenia zmieniały się w czasie w obu grupach. Natomiast, żeby nie tracić czasu, nie będę tego pokazywała teraz. Mogę tylko powiedzieć, że dynamika zmian była niewielka w obu grupach, w obu terminach. Studenci i studentki najczęściej wskazywali na asocjacje takie jak współpraca, nauka, powtórzenie, ale też problemy techniczne. I ten wątek problemów technicznych obiecuję rozwinąć później, powiem o nim nieco więcej. Teraz widzicie Państwo pierwsze komentarze, które pisali studenci po zakończeniu pracy z mapą myśli. One też wskazują raczej na pozytywny odbiór tej metody. Pokrywają się z ich skojarzeniami, z wcześniej przyznanymi ocenami. Tak jak widzimy, ciekawy pomysł, coraz lepiej nam idzie tutaj na przykład. Ciekawe, coś nowego, współpraca i dyskusja z grupą podczas tworzenia mapy jest dużym plusem. Ale pojawiały się także komentarze, które zawierały uwagi krytyczne, na przykład tutaj. Mapa jest czymś nowym i interesującym, ale sprawia sporo problemów w związku z zawieszaniem się w trakcie pracy. Zaraz o tym opowiem więcej. Studenci podkreślali przede wszystkim fakt nowego doświadczenia i pozytywnych emocji, które temu towarzyszyły. Czyli nie znali mapy myśli, nie korzystali z niej wcześniej, nie mieli okazji z tym narzędziem wcześniej pracować. Jedna z osób podzieliła się nawet tym naszym nowym wspólnym doświadczeniem ze swoją kuzynką, która na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii. I tu uwaga, zacytuję tę studentkę. Kuzynka podobno zaśmiała się i powiedziała: u was dopiero. Okazało się, że za granicami naszego państwa metoda, jaką jest tworzenie mapy myśli, jest bardzo dobrze znana i obowiązuje prawie na każdych zajęciach. I po przeczytaniu tego komentarza wydaje mi się, że ta informacja niejako stawia nas, akademików, przed wyzwaniem czy koniecznością włączania elementów technologii informacyjno-komunikacyjnej do zajęć uniwersyteckich, nie tylko w sytuacji pandemii, z którą mamy teraz do czynienia, ale w ogóle.
Okazuje się, że przynajmniej na tym jednym zagranicznym uniwersytecie to może nie to narzędzie, ale praca z mapą myśli jest znana i wykorzystywana. I już przechodzę do tego wątku problemów technicznych, bo widzę, że Państwo piszecie o tych trudnościach w naszych salach. Rzeczywiście te problemy techniczne miały trojaki charakter. Po pierwsze, studenci pisali o braku umiejętności korzystania z tego narzędzia. To znaczy, ja ich zaprosiłam do wspólnej edycji tej mapy kilka dni przed pojawieniem się w sali, przed tym jak się spotkaliśmy w sali, natomiast nie przygotowałam dla nich żadnego tutorialu. Po prostu weszliśmy do sali i przez 5 lub 10 minut ja im tłumaczyłam, w ten sposób tworzymy nową chmurkę, tak wklejamy komentarz, tak link i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że to było niewystarczające. I to była ta pierwsza grupa trudności, która pojawiła się. Druga grupa dotyczyła tych trudności związanych z zapleczem technicznym naszego budynku. Jedna grupa, szczególnie studencka, zwróciła na to uwagę, że rozłączało się Wi-Fi, że niektóre gniazdka w sali nie działały. No i z drugą grupą mieliśmy zajęcia w zupełnie innej sali i tego problemu nie było. Te komentarze nie pojawiały się, ponieważ ta sala była po prostu lepsza. Myślę sobie, że ten problem można bardzo łatwo rozwiązać i to leży też w naszej gestii, żeby się po prostu do zajęć dobrze przygotować i sprawdzić, jakie mamy możliwości, bo budynki i to zaplecze techniczne w naszych budynkach jest bardzo, bardzo różne, ale myślę, że te kwestie można rozwiązać. Trzecia grupa problemów dotyczyła nieznajomości języka angielskiego. Dwie osoby zwróciły uwagę na to, że narzędzie działa w języku angielskim, wszystkie funkcjonalności narzędzia są dostępne w języku angielskim i to sprawiało problem. I to sprawiało dla tych osób problem. Teraz pokażę Państwu kolejną część zrekonstruowanych esejów. Pogłębiona analiza wykazała, że im bardziej studenci zaznajamiali się z tym narzędziem, tym więcej możliwości jego praktycznego zastosowania odnajdywali. Pisali na przykład, że mapa myśli jest świetną formą notatki, z której mogą się uczyć. Jedna osoba użyła nawet określenia wiedza w pigułce. I rzeczywiście na mapach zazwyczaj umieszczano najważniejsze informacje, które miały odsyłać studentów do źródeł, do różnych tekstów. Ktoś nawet wspomniał o tym, jak dokładnie przebiegał u niego proces przypominania sobie czegoś dzięki mapie. I to widzicie Państwo tutaj. Studentka napisała: po kilku tygodniach od pierwszego powtórzenia w jednej ze swoich prac musiałam odwołać się do przykładu. Faz w cyklu życia. Nie pamiętałam dokładnie, jak ta teoria brzmiała. Zalogowałam się więc na pocztę, otworzyłam plik z mapą i mogłam już bez żadnych problemów i długiego poszukiwania informacji zasięgnąć wiedzy. No tak, ale niektórzy ze studentów wspominali też o tym, że trudno było im czytać skróty myślowe innych uczestników. Zatem łatwiej być może byłoby przygotowywać taką mapę samodzielnie, nie grupowo, nie zespołowo. Być może psycholodzy mieliby coś więcej do powiedzenia w tym aspekcie, bo ja myślę, że gdyby zacząć przyglądać się temu, co tu widzimy, pod kątem stylu uczenia się, czy pod kątem typów osobowości naszych studentów. Przecież nasze grupy studenckie składają się z osób, które mają bardzo różne typy osobowości, różne style uczenia się. Warto też o tym wiedzieć i zwracać na to uwagę. Ja takiej analizy nie podjęłam tutaj, bo nie było to jakby punktem zaczepienia dla mnie na tym etapie, ale myślę, że to też mogłoby być ciekawe. Cóż mamy dalej? Studenci pisali także o unowocześnieniu, mówili, że to było niecodzienne doświadczenie, że w ogóle technologie cyfrowe nie pojawiają się raczej na wykładach i zajęciach uniwersyteckich. Tak jak studentka pisze, zajęcia nie były standardowe, tak jak większość ćwiczeń. Spora część ze studentów podkreślała dokładnie to, co opisał w swojej koncepcji George Siemens, a więc znaczenie budowania wiedzy na podstawie różnorodnych opinii i źródeł, ale też różne miejsca, przestrzenie, czas uczenia się. Tu chociażby to widać. Studentka napisała: nie musieliśmy skupiać się tylko na czystej teorii, lecz także skorzystać z różnych filmików oraz artykułów znajdujących się w internecie, które odzwierciedlały dany temat. Tu jeszcze widać te przestrzenie, czas uczenia się. Najbardziej w mapie myśli podoba mi się to, że mogłyśmy uzupełniać ją w domu, w przerwie pomiędzy zajęciami, czy chociażby w tramwaju. I ta ostatnia wypowiedź miała dla mnie szczególne znaczenie. Otóż studentka napisała: mogłyśmy uzupełniać ją, co wskazuje na to, że studenci współpracowali w trakcie tworzenia mapy myśli. I to było dla mnie bardzo, bardzo odkrywcze.
I ten wątek współpracy widzicie Państwo teraz na tym slajdzie. Po pierwsze, dzięki zastosowanemu narzędziu do tworzenia elektronicznej mapy myśli, studenci uczyli się współpracy. Z drugiej strony, dzięki współpracy mogli się lepiej uczyć. I tutaj te cytaty na to wskazują. Mapa myśli pozwala na rozwijanie umiejętności pracy w grupie, dzielenia się z innymi, wspólnego rozwiązywania problemów. Lub tutaj, sposób jej powstawania, oczywiście w domyśle powstawania mapy myśli, samoistnie angażuje wszystkich uczestników spotkania, pobudza do myślenia, kojarzenia, znajdowania powiązań, które w normalnych warunkach pracy trudno byłoby wychwycić. I obiecuję, że już kończę, już podsumowanie. Ten pierwszy slajd, który Państwu pokazałam, i to pytanie, które na nim zamieściłam, spróbuję wrócić do tego slajdu. Nie mogę tego teraz zrobić. O, udało się. Dlaczego chcecie, żebyśmy uczyli się konektywnie, ale testujecie nas indywidualnie? To jest cytat. Bardzo często studenci naszego wydziału mówią o tym, że na zajęciach uniwersyteckich podkreśla się wartość współpracy. To znaczy dużo się o współpracy mówi. Natomiast ostatecznie testuje się ich, ale testuje się ich, czy przeprowadza się kolokwia indywidualnie. Każdy zdaje sam. I te głosy studentów stanowiły dla mnie niejako inspirację do podjęcia tej inicjatywy, do poszukania czegoś innego, zaproponowania im innej formy prowadzenia kolokwiów. I w rezultacie prowadzenia tego działania, wdrożenia tego działania, udało mi się wyróżnić takie trzy obszary, które ważne są z punktu widzenia wyzwalania procesu uczenia się. Ten proces uczenia został wyzwolony niejako w trzech obszarach. Po pierwsze, zmiana języka i wprowadzenie powtórzenia zamiast kolokwium sprawiło, że studenci w badanych grupach nie przychodzili wyuczeni na pamięć na kolokwium, a bardziej gotowi do tego, aby wspólnie konstruować wiedzę. Po drugie, to co Państwo widzicie jako drugą kropeczkę, to jest unowocześnienie uczenia się. Z dużą pewnością mogę powiedzieć, że studenci, którzy uczestniczyli w tych zajęciach, byli reprezentantami tych cyfrowych pokoleń. Ludźmi, którzy wolą widzieć obraz zamiast tekstu, którzy korzystają z wielu źródeł i uczą się w różnych przestrzeniach i czasie. I trzeci obszar to ten najbardziej odkrywczy, najbardziej ważny z mojego punktu widzenia, który dotyczył współpracy. Okazało się, że studenci i studentki biorący udział w moich zajęciach łaknęli współpracy i w rezultacie tej współpracy mogli się uczyć. I mi się wydaje, że to było najbardziej odkrywcze w tym projekcie. O tym narzędziu oczywiście można by mówić jeszcze dużo i nawet pokazać jego działanie kiedyś na Teamsatorium, gdzie moglibyśmy taką mapę podczas jakiegoś spotkania na Teamsach czy na Click Meetingu wspólnie utworzyć i po prostu się nauczyć. Natomiast tego dzisiaj nie będę robić. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie wiem, jaki tryb przyjmiemy, panie profesorze i pani profesor Aniu, czy pytania teraz, czy później. Myślę, że jak państwo to możemy widzicie. Pytania w czacie tutaj, możemy chyba wrócić nawet do trybu, jest nas mało, tryb zastosowania. Teraz możecie państwo włączyć mikrofon i zabrać głos. Ja państwa znowu nie słyszę. Ojej, coś jesteście? Się pani. Tak, jesteś. Jesteśmy. To możemy zmienić. To na razie panią Lidię przesuniemy do uczestników, a panią Anię do prezenterów. W całym eksperymencie mi właśnie o coś takiego chodziło. Teraz wszyscy uczestnicy mogą włączyć mikrofon i kamerę i nawet być... O, już włączę tutaj. To już chyba zamkniemy. Możemy być tak. Każdy z uczestników może być widoczny i może zadać pytanie albo w czacie. Pani Aniu? Witam serdecznie. Ja wszystkich słyszę. Bardzo się cieszę. Ja też już teraz. Rozumiem, że pytań na razie nie ma, bo nie widzę. To przejdziemy. O, już jest wszystko gotowe. Ja znikam. Tutaj dla pani Lidii. Oczywiście tak, myślę, że ten pomysł z
zrobieniem wspólnej mapy kiedyś na Teamsatorium jest bardzo dobre. Też chciałbym spróbować, jak to jest, wspólnie pogryzdać. Już oddaję głos. Bardzo proszę. Czyli teraz moja kolej, tak? Tak. Pani Lidia może wyłączyć u siebie mikrofon, będzie lepiej. Ja już z niej. Dobrze, proszę Państwa, tutaj padła taka propozycja, żeby coś powiedzieć. Decyzja moja w tym momencie, kiedy taką propozycję dostałam, żeby podzielić się z Państwem tym doświadczeniem, które już do tej pory przeżyłam w tych czasach pandemii, czyli tego nauczania zdalnego na odległość. No i muszę powiedzieć, że kiedy ten pomysł mi w ogóle wpadł do głowy, co mam Państwu tutaj przez kilka tych minut przekazać, no to tak naprawdę stwierdziłam, że powiem o tym sposobie komunikacji między nauczycielem i studentem w tych nowych, innych czasach, czyli jak my się czujemy i co myślimy o sobie, i to już troszkę też przetestowałam po obu stronach ekranu będąc. Tu akurat, jeśli chodzi o moją prezentację na dzisiejsze spotkanie, to również zaangażowałam młodsze pokolenie, to pokolenie cyfrowe, które tak mniej więcej, jak tutaj Państwo widzą, tak widzi nas po dwóch stronach, że tak powiem, ekranu. Oto właśnie młode pokolenie pokazało mi to, co my wskazujemy i to, co oni, czyli czego my nie widzimy. Dobrze, więc właściwie to, co dzisiaj powiem, też nie mogę przejść do kolejnego slajdu, spróbuję, kliknąć jestem. Czyli o czym dzisiaj będzie Państwo mogli się zapoznać, a strasznie przerywa, o tak, może będę mówiła O, teraz wolniej, już jest może lepiej. będzie, tak, dobrze, Już jest dobrze. będzie o doświadczeniu własnym, jeśli chodzi o zajęcia, które już do tej pory przeprowadziłam. Na tej podstawie podam mocne i słabe strony tej nauki zdalnej, bo niestety są jedne, ale są i drugie. I zrobię taką analizę, którą nazwałam SSS, czyli szara strefa studenta, właściwie o której nie wie nic ten e-nauczyciel, który się po prostu produkuje po drugiej stronie ekranu. Proszę Państwa, cóż takiego jest właśnie, cóż takiego jest istotnego, co do tej pory ja przeżyłam? Otóż mimo, że zajęcia trzeba było prowadzić, nazwijmy obowiązkowo od końca marca, to ja już spróbowałam przejść w taki etap tego e-learningu wcześniej, ponieważ zaczęłam wprowadzać od 16 marca pierwsze próby nawiązania kontaktu ze studentami, co spotkało się u nich z bardzo dobrym odzewem, z bardzo dobrym oddźwiękiem i miałam taki feedback pozytywny. Do chwili obecnej przeprowadziłam już 26 godzin wykładów. Przeprowadziłam 36 godzin seminariów i na razie 8 godzin zajęć ćwiczeniowych. No i to jest jeszcze przede mną, co oznacza, że wykłady wykończyłam w ten sposób. Seminaria właśnie kończę, czyli jeszcze mi zostało trochę, zarówno licencjackich, jak i magisterskich, no ale przede mną duże wyzwanie, ponieważ jeszcze jest sporo do przerobienia ćwiczeń. Na tej podstawie dotychczasowych doświadczeń, a miałam je zarówno na Click Meetingu, jak Państwo widzą, w większości wykorzystałam Click Meeting do wykładów,
Natomiast seminaria i ćwiczenia prowadzę na Teamsach. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Dlaczego wybrałam taki kanał, czyli Click Meeting na wykłady? Pierwsza rzecz to był on mi znany wcześniej z Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, więc już w to narzędzie mogłam wejść na tą platformę bez takiego większego stresu, chociaż nie używany tak cały czas, musiałam odświeżyć, odkurzyć to, jak on działa. Studenci mi zgłaszali, że taki jest bardzo przyjazny wygląd tego, w ogóle tej prezentacji, tego ekranu. Jest on taki przyjazny dla człowieka. Oni mi zgłaszali, że się nie zacina. Czyli zwłaszcza było to dla mnie istotne, bo miałam w grupie osobę niedosłyszącą. I kiedy spróbowałam zajęcia poprowadzić na Teamsach, to w tym momencie miałam uwagi w komentarzach, że na tyle mocno rwie obraz, że studentka nie jest w stanie odczytać ruchu moich ust. Teraz ja sama widzę, że mój głos jest z opóźnieniem do obrazu. Ale dla niej to nie było istotne. Ona po prostu czytała z ruchu moich warg i bez problemu się tutaj poruszała. Dobrą rzeczą jest właśnie ta biała tablica, która na początku przełamywała barierę między nami, czyli w tym wypadku rozruszałam troszkę grupę, zobaczyłam, czy oni są, czy są obecni, czy tylko się zalogowali i sobie, że tak powiem, poszli robić herbatę czy kawę. Jest ogólnie łatwość wgrania prezentacji, chociaż format PDF nie zawsze jest wygodny ze względu na animację, ze względu na ruch, powiedziałabym, na obciążenie, tak? Czyli ona nie może być zbyt taka bogata i ciężka. Wygodne jest wysłanie zaproszenia i przypomnienie później na maila uczestnika. Oni wtedy wiedzieli, że to zaproszenie jest i że mogą w łatwy sposób wchodzić. To, co jest ważne, czat w czasie rzeczywistym możliwy do kontroli przez prezentera, czyli to tutaj w momencie, kiedy prezenter, nauczyciel mówi, no to widzi, co piszą uczestnicy i może się do tego jednocześnie odnieść. Tego niestety nie ma w Teamsie, jeżeli się wyświetli całą prezentację, lub może ja tego nie umiem zrobić, bo cały ekran mi zasłania i nie widzę wtedy czatu. Czat widzą pozostali uczestnicy i mogą pisać. I wtedy ewentualnie wracamy do tego czatu. O tym oczywiście powiem na drugim kolejnym slajdzie. No i tu w tym wypadku chciałam oczywiście złożyć bardzo duże podziękowanie dla profesora Czachorowskiego za tą determinację, bo to on właściwie nas, tak powiedziałabym, rozkręcił w tym click meetingu i dzięki temu ja naprawdę nie miałam żadnego stresu, żeby wejść akurat na tą platformę i nauczać. Przechodząc w takim razie do Teamsu, powiem, dlaczego są tam seminaria i dlaczego tam są, znaczy właściwie przede wszystkim na razie może seminaria. Dlatego pierwsza rzecz, to, chociaż w pierwszym punkcie to ujęłam, że jest to sugerowany odgórnie kanał przez władzę. Nigdy nie wiemy, co będzie potrzeba do wykazania swojej aktywności dydaktycznej. Poza tym jest możliwość pracy wspólnej, a więc na seminariach możemy jednocześnie mieć równolegle włączone mikrofony i cała grupa może dyskutować, co jest bardzo wygodne.
Tu w przypadku click meetingu nie każdy rodzaj jak gdyby tego pokoju ma taką opcję. Ja początkowo działałam na opcji prywatnej, którą mi z racji dużego natężenia obcięto i zabrano mi 24 dni. No i skrócono do 7, więc przerzuciłam cały ciężar wykładów na typowo wydziałowy wtedy click meeting. Więc ta dyskusja grupowa była możliwa. Drugą rzecz, zwłaszcza na seminariach, to jest łatwość prezentacji przez studenta, który referuje swój temat, do którego się przygotowuje, do którego się on, no powiedzmy, przygotuje w domu, tak? Więc tutaj trochę zrobię jasności. Poza tym ten czat, który jest na kanale ogólnym w danej grupie seminaryjnej, na przykład, czy też ćwiczeniowej, jest bardzo dobry, bo studenci tam mogą bezpośrednio zostawiać swoje informacje, ja mogę do nich wszystkich pisać i to nigdzie nie ginie. Także to też jest dobrą rzeczą. No i to, co było bardzo cenne, za co chcę podziękować również trzem osobom, właśnie obecnej pani Lidii, panu Grzegorzowi Zwierzchowskiemu i temu, który był również wymieniony na click meetingu panu profesorowi Czechorowskiemu, za to, że oni właśnie też pokazywali nam i tworzyli różnego rodzaju tutoriale i nadal wspierają nas w różnych po prostu problemach, jeżeli się takie pojawiają. Ależ jest za co, oczywiście, że jest, bo gdyby nie pierwszy tutorial, jak na przykład założyć grupę, i ja sobie to krok po kroku czytałam, to ja bym sobie z tym, że tak powiem, tak łatwo nie poradziła, więc myślę, że to jest za co. Teraz, co z ćwiczeniami? Ćwiczenia tak naprawdę są problemem dla nas ogólnie, dlatego że z jednej strony jest możliwość interakcji z grupą, czyli tak jak na seminarium, możemy przekazać informacje teoretyczne, możemy z nimi dyskutować, ale co z praktyką? Tutaj tego nie zrobimy. No, jest oczywiście to kanał sugerowany przez władzę, możliwość współpracy w grupie, tutaj bardzo mi się spodobał pomysł, o czym mówiła pani Lidia, z tą mapą myśli, bo między innymi już mi się pomysły narodziły na, że tak powiem, grupowe oznaczanie grzybów, czyli przechodzenie przez różne etapy wyboru różnych cech i tworzenie mapy identyfikacyjnej. Myślę, że to byłoby możliwe. Tak samo ten czat. Ważne jest też, że materiały, które studentom zostawiam, materiały ćwiczeniowe są możliwe do umieszczenia w danym miejscu w tych plikach. To jest świetne. Więc oni tam mają możliwość też zostawiania swoich prac, gdzie ja będę mogła to później zgrać. Ja tego nie obciążam swojej skrzynki mailowej, a oni widzą, czy ktoś zostawił już, czy nie zostawił, czy są rozliczeni, czy też nie. No i poza tym jest możliwość wykonywania kolokwiów w formie tych zadań, tutaj nie zdań, tylko zadań w formach. No i to też jest dobra rzecz, bo można to robić wcześniej, zaplanować, tak jak już nas tutaj uczono i dopiero wtedy się to ujawni, jak gdyby ukaże o określonej porze, w określonym dniu. Dobrze. Proszę Państwa, zrobiłam też taką symulację. Mocne i słabe strony internetu i tego w ogóle tej nauki e-learningowej. Otóż tak naprawdę dlaczego mocne strony? Bo jest to na chwilę obecną popularny sposób nauczania, właściwie powiedzmy moda, która od jakiegoś czasu weszła, a w tej chwili, na dzień dzisiejszy jest to wymóg, bo postawiono nas w takiej sytuacji, że musimy to robić, więc
więc musimy. Dotychczas były to sporadyczne kursy, na przykład kursy językowe, jak zgłębiłam problem, ale obecnie jest to jedyna forma kształcenia, jak na razie i nie wiadomo jak długo, w związku z tym musimy to maksymalnie dobrze wykorzystać. Wydaje mi się, że e-learning jest lepszą obsługą nauk humanistycznych i nauk takich, które nie wymagają doświadczeń, o czym zgłaszają i mówią wszyscy właściwie prowadzący. Natomiast z naukami doświadczalnymi, czyli naszymi kierunkami, które prowadzimy na wydziale oraz na przykład z medycyną czy naukami weterynaryjnymi, no to myślę, że to będzie problem, bo to nie chodzi o to, żeby oni tylko dostali instruktaż, ale żeby oni byli nie wirtualnymi później pracownikami, ale rzeczywistymi. Czyli jednak jakiś drobny kurs, ten taki praktyczny, będą musieli chyba jednak przejść. Co jest dobre? Szkolenie, czyli nauka, może być w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Jeśli się nawet zarejestruje spotkanie i udostępni, to oni mogą to zrobić w każdej chwili, kiedy jest im wygodnie. Poza tym nauka online powinna budować nasze poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i samodyscyplinę. I jeżeli studenci teraz tak naprawdę, oni dopiero w tym momencie czują, że studiują. Do tej pory oni przychodzili do szkoły. Tak ja odebrałam ich głosy. Teraz, kiedy z nimi rozmawiałam nawet dzisiaj na seminarium, powiedzieli, że oni teraz z jednej strony czują się wrzuceni na głęboką wodę, ale mają świadomość, że od nich wszystko zależy. Czyli myślę, że bardzo szybko musieli dojrzeć do studiowania. No i poza tym, cóż, taka nauka nie generuje kosztów dojazdu, bo się uczymy w domu. Musimy się uczyć w piżamie albo w naszym ulubionym stroju, czyli nie musimy się dodatkowo szykować i przez to nie tracimy dodatkowo czasu. No i tak naprawdę nauka przez internet jest dyskretna, czyli to znaczy, mimo że nie jesteśmy anonimowi, bo na tych Teamsach jesteśmy opisani imieniem, nazwiskiem, inicjałami, to jednak studenci się czują troszeczkę ukryci za tym ekranem i oni, to jest dobre, ale jak zaraz powiem, też i trochę złe. Więc przejdźmy do tych słabych stron, które uznałam za słabe. Czyli powtórzę, że słabą stroną jest problem z naukami doświadczalnymi, bo tego nie zrobimy przez internet. Czyli umiejętności praktycznych nie zdobędziemy. Nie mamy kontaktu z drugim człowiekiem, a od siebie jednak uczymy się najwięcej. Poprzez pokazanie, poprzez taką, powiedziałabym, komunikację bezpośrednią. W tym wypadku tego nie ma. Poza tym odizolowujemy się i zanika chęć utrzymywania kontaktów międzyludzkich, co się obserwuje już od jakiegoś czasu w młodym pokoleniu. No i to jest troszeczkę niebezpieczne. Poza tym jest coś takiego jak ukryta rywalizacja między studentami. Czy to wada, czy zaleta, trudno powiedzieć, ale i kiedy się pracuje w internecie, oni są bardziej swobodni i wtedy nie czują takiej presji na sobie, nawzajem, to znaczy w grupie. Czyli jak gdyby każdy sam pracuje na swój rachunek, to może to i dobre. No, to co napisałam, brak indywidualnego kontaktu ze studentem, co zwiększa barierę i problemy, niejasności są na bieżąco jednak niewyjaśniane, więc no, jest to też problem. Kwestia sprawdzenia wiedzy czy testowania wiedzy przez internet nie zawsze sprawdza się wiedzę rzetelnie, to znaczy rozumienie. Bardzo trudno jest ułożyć dobry test, chyba że będziemy się umawiać na indywidualne rozmowy w formie ustnych kolokwiów, w formie ustnych egzaminów, ale to bardzo jest czasochłonne. No i poza tym zbyt długie przesiadywanie przed monitorem, tu mówię o obu stronach, o czym powiem też za chwilę,
No i te problemy techniczne, czyli zrywanie łączy, słaba sieć internetowa, to jeśli chodzi o dostawców, trudności sprzętowe, bo nie wszyscy mają kamerki, nie wszyscy mają głośniki. No i czasami zgłaszali mi też studenci, że niektóre aplikacje szatkują po prostu, szatkują prezentację, czyli po prostu dzielą na kawałki, rozrzucają i ta prezentacja kompletnie nie wygląda tak, jak do tej pory ona wyglądała. No i ta trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest ta rzecz, o której nie wie, ale podejrzewa e-nauczyciel, czyli to jest tak zwana szara strefa studenta. No to można na każdy etap przerzucić dydaktyczny, może być SSU, szara strefa ucznia. Kiedy my podejrzewamy, czy on się tylko zalogował, a może poszedł na kawę albo ogląda serial, a jeszcze na dodatek w dniu dzisiejszym dołoży, a może robił jakieś ćwiczenia w tym momencie gimnastyczne, bo nie zdążył tego zrobić przed zajęciami. Czy wykorzystuje inne kanały komunikacji między studentami czy innymi znajomymi w tym samym czasie? Tego nie sprawdzimy. Czy na pewno zajmuje się tematem zajęć? Możemy go oczywiście wyrywkowo zapytać, ale to chyba nie o to chodzi. Poza tym zauważyłam taką niechęć czasami do włączenia się w dyskusję, no bo może nie ma co powiedzieć, może go temat nie interesuje. Ale jak byliśmy w salach dydaktycznych, to jednak łatwiej było nad studentem pracować. O, właśnie, pani Magdo. Tutaj niestety niczego nie zobaczymy. Mamy po prostu, jesteśmy odizolowani, a tutaj mogą być takie sytuacje właśnie, jak jakieś gry, jak czat z innymi osobami. Czasami student po prostu nie chce, my go nie przymusimy do włączenia kamerki, a może jest niewłaściwie ubrany, a może jest w piżamie, a może dookoła niego chodzą domownicy i przeszkadzają mu, może nie ma odosobnionego pokoju na prowadzenie zajęć. Pomoce dydaktyczne w czasie, kiedy piszę kolokwium, być może w tym czasie niedozwolonym może on po prostu ściąga z innych źródeł informacyjnych, ale to nie przynosi zazwyczaj rezultatu pozytywnego, bo on ma czas wyznaczony i może nie zdążyć. Ale to, co jest właściwie, powiedziałabym, istotne, to nauka szybkiego poszukiwania wiedzy w sieci internetowej, a zazwyczaj wtedy nie szukają w swojej sieci neuronowej, czyli uczą się, jak sobie w życiu radzić w takich trudnych, ekstremalnych warunkach. Także myślę, że tutaj można byłoby jeszcze wiele takich rzeczy mówić, o których każdy z Państwa wie i podejrzewa. Ale ja chciałam poruszyć jeszcze jeden temat, jeszcze bardzo jeden ważny temat, ponieważ wielokrotnie mówi się o tym, że jest to jedna z gałęzi uzależnień, jeśli chodzi o internet. Tak zwane FOMO, czyli młode pokolenie chce być cały czas na czasie, czyli strach przed tym, żeby naszej uwadze niczego, nic nie umknęło, bo może ktoś coś zamieścił, może ktoś coś napisał. I myślę, że my też czasami łapiemy się na podobnej takiej własnej aktywności, czyli sprawdzamy, czy mamy nowe maile, czy nic się na Teamsach nie pojawiło. I dodatkowo wtedy mogą się pojawiać wszelkiego rodzaju problemy z naszą fizycznością. Bóle głowy, oczu, pleców, nerwowość, wahania nastrojów. Mnóstwo jest tych objawów, które mogą być syndromami początków uzależnień, a tu tak naprawdę o tym uzależnieniu można różne rzeczy powiedzieć, ale tak to jest, patrzę, o, nie wiem, pani Lidio, ile trzeba mieć tych objawów, żeby powiedzieć o sobie, że jest się FOMO, ale ja też myślę, że to na nas trochę wymusza sytuacja i inni też wymuszają, żebyśmy mieli takie syndromy FOMO. Więc to jest, ja tutaj zapoznam się przy okazji
z tymi informacjami później w czacie, bardzo chętnie. I już właściwie prawie że kończąc, chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem ja nie sądzę, żeby nauka online całkowicie zdominowała rynek edukacyjny, bo to nie na tym rzecz polega. Jednak rosnąca popularność tej e-nauki, jakbyśmy ją nazwali, jest niezbitym dowodem na dużą atrakcyjność dla młodego pokolenia, jeśli chodzi o to narzędzie. Tylko, że proszę Państwa, jedno, czego się obawiam, to to, o czym mówił Albert Einstein, który zmarł w 1955 roku, że technologia weźmie górę nad stosunkami międzyludzkimi i świat będzie miał pokolenie idiotów, tak to były jego słowa. Natomiast my obserwujemy niestety takie obrazki, że ludzie między sobą nie rozmawiają, a komunikują się w taki sposób. Ale mam nadzieję, że po takiej dużej dawce obecnie przymusu internetowego nastąpi jakiś przełom i ludzie zatęsknią za komunikacją taką bezpośrednią, dlatego że kończąc powiem, że to co było, czyli właściwie to co myśmy przeżywali, to już historia, to co nas jeszcze czeka, tego nie wiemy, w związku z tym to co mamy dziś, musimy się tym cieszyć i musimy umieć z tego korzystać jak najlepiej. I ja Państwu dziękuję za wysłuchanie mnie i podejmuję dyskusję z Państwem, jakie są Wasze przemyślenia, jakie są Państwa odczucia. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, to można je wpisywać w czacie. Proponuję małą zmianę. I wyjmijcie Państwo nie w tą stronę? Gdzie jest mój rysunek? Oto w takim razie wgrywam. Uciekł. Zachęcić do prób z Mentimenterem i już podaję kod. Ach, już jest. Nie. Tu chodzi o coś innego. Proszę nie rysować. O. O to mi chodzi. Czyli musimy wygumkować. Wejdźcie Państwo na stronę www. Gdzie jest gumka? menti.com i wpiszcie ten kod liczbowy, co jest poniżej, bez spacji, czyli razem. Do dyskusji jeszcze wrócimy. Lepiej by wyszło, gdyby Mentimeter był w większej grupie, bo wtedy jest więcej tych wyników. A ja zaraz przełączę na drugie okno. Kod jeszcze będzie widoczny. Już przełączam, żebyśmy widzieli. Gdzie to jest? O, tutaj. Mam nadzieję, że już Państwo widzicie. U góry jest jeszcze raz adres i kod. I spróbujmy teraz wpisać skojarzenia problemy w komunikacji ze studentami. Trzy osoby zagłosowały. Mapa chmura słów, to co było widoczne u pani Lidii w większej grupie. Ja Mentimeter wykorzystuję czy wykorzystywałem do pracy w sali, w dużej sali. I drugie pytanie. O, już jest. O Boże, to coś nie widzę. No i mi się urwało zupełnie. Wracam z powrotem.
na sali, tak, żeby mieć kontakt z drugą osobą. O Boże, patrzę w telefon i próbuję mówić, i to widać, że ta podzielność uwagi jest kłopotliwe. O, i akurat jeszcze tłumaczę w telefonie, drużyny to pewno Teams są, co jest kłopotliwe. Już drugi raz to zauważyłem, nie wiem, mam ustawione chyba. Oj, coś z tłumaczeniem i ta sztuczna inteligencja mi bardzo przeszkadza. Wygeneruję na koniec te grafiki i umieszczę w grupie, żebyśmy mogli, jeszcze raz przełączymy na ostatnie pytanie. Ta opcja służyła mi do zadawania pytań. Nawet wykorzystywałem w wykładzie w taki sposób, że po zamknięciu slajdu z widoku uczniowie mogli wpisywać przez cały wykład pytania. One były bardzo różne. Jakaś tam opcja z interaktywnością była. Już, możemy, już sprawdzę tylko. Niech zostanie, jeśli Państwo będziecie chcieli wpisać na telefonie, to będzie. Na razie zakończę współdzielenie i wrócimy do części ostatniej, najkrótszej, którą chciałem przedstawić. O, to chyba to. Zacząłem, znaczy od kilku lat próbuję taką edukację hybrydową, czyli włączam internet do komunikacji ze studentami na normalnych zajęciach. Do tej pory to się dobrze sprawdzało. Mimo że jest możliwe wykorzystanie teoretycznie USOS-a do takich rzeczy, już od kilku lat nigdy te funkcje nie zostały uruchomione i praktycznie nie nadawał się, więc wykorzystuję przede wszystkim Facebook jako grupę. Ani chyba wyłączę mikrofon. O, już dobrze, wyłączony mikrofon. Nie przeszkadza. Nie przeszkadzamy sobie. Do kontaktów. A więc Facebook jako grupa i do umieszczania materiałów, grupa zamknięta. Na ogół wszystkie grupy to wybierają lepiej niż wspólny mail grupowy. Ale teraz mam kłopoty, no bo jak prowadzić ten dialog ze studentami, kiedy nie ma się bezpośredniego kontaktu i to, co jest, jest niewystarczające. Owszem, nawet nie było dla mnie wystarczające z grupami normalnie na seminarium, bo nasi studenci są jakoś mało rozdyskutowani, mało podejmują dyskusji, albo nie potrafią mówić, albo nie chcą. Ja miałem długie dylematy, czy oni potrafią obsługiwać technologię, czy nie. Dla niektórych nawet Facebook był odkryciem, że można wykorzystywać do celów zawodowych. Było traktowane jako do celów prywatnych, czyli czy to wynika z umiejętności technologicznych, czy w ogóle kontaktów z innymi. Tu są pewne rzeczy dość kłopotliwe. Być może jest to problem z kompetencjami tymi kluczowymi. I Ania już o tym mówiła, o odpowiedzialności za własną edukacją. Być może ta sytuacja nietypowa wymusi takie szybsze podnoszenie odpowiedzialności za siebie samego, ale prostą, bo może mówię troszeczkę chaotycznie, bo się zamyśliłem o czymś innym. Dyskusja wychodzi słabo, nie tak jakbym oczekiwał. Wydaje mi się, że wcześniejsze pokolenia były bardziej rozdyskutowane. Nie wiem, czy to tylko u nas na wydziale, czy te grupy, które do mnie docierają, czy jest to problem szerszy. I w realu, czyli na sali zajęciowej, to nie jest tak dobrze, jakbym chciał. Na Facebooku również słabo. Próbowałem zachęcać do dyskusji pod wpisami blogowymi. Też to nie wychodzi, najlepiej chyba w formie ankiety albo właśnie Mentimentera, kiedy mogą anonimowo pewne rzeczy proste zrobić i z uczniami, i ze studentami. Czy nie lubią mówić, czy w ogóle wypowiadać, bo nie lubią również pisać. I to jest dla mnie pewnym takim dylematem. No, zrobiłem ankietę, w ciągu 2 dni na 18 studentów odpowiedziało 9. To już było oczywiście w tym okresie zdalnym.
Więc trudno mi powiedzieć, jak jest z ich aktywnością. Jakie były odpowiedzi, one są dość może znamienne. Jak chcą się ze sobą kontaktować? Wcześniej, jeszcze przed tą ankietą i w momencie zawieszenia zajęć, ja prowadziłem cały czas seminarium, bo miałem z nimi kontakt na ClickMeetingu i na Facebooku. Dopiero potem pojawiły się Teamsy, stąd ich odpowiedzi. Raczej nie chcą na maile prywatne, ale z USOS-em jakoś tam można z nimi się kontaktować. Odpowiada im Facebook. Sami zresztą taką opcję wybrali na pierwszych zajęciach. Mniej wideo, no bo zacząłem się uczyć krótkich filmików, czyli takiego transmisji na żywo, a potem zapisywania, żeby obejrzeli w dowolnym czasie, bo wydawało mi się, że jak będą widzieć twarz i głos, to będzie lepiej niż tylko tekst, ale niekoniecznie tak jest. Webinaria na ClickMeetingu im odpowiadały, na Teamsach ciutkę mniej i materiały zamieszczone na blogu. Takie były ich odpowiedzi. Ale jak zadałem to samo pytanie inaczej, to znaczy jak najbardziej chcą się kontaktować, no to w tym przypadku wygrywają Teamsy. Być może wynika to z tego, że lepiej używać jednego narzędzia do wszystkich zajęć niż do każdych zajęć innych narzędzi. Być może to stąd również wynika, aczkolwiek tam chyba też jest możliwość większej aktywności. Na zajęciach, na Teamsach byli bardzo zdyscyplinowani, wszyscy weszli praktycznie z wyłączonymi mikrofonami, wiedzieli kiedy włączyć, więc jest to sensowne. Tak, być może jest to efekt szkoły, oduczania dyskusji. Trudno mi powiedzieć. Potem ClickMeeting, wiadomości tekstowe na Facebooku i chyba e-maile, ale najciekawsze były odpowiedzi otwarte, ich było mniej. Jakie zadania chcą? Jedną rzecz mnie zdziwiła, no bo konspekt to wiadomo, chcą poćwiczyć, ale zdziwiło mnie, że nie chcą wygłosić referatu, spróbować na Teamsach albo na ClickMeetingu. Być może, znaczy mimo wobec groźby egzaminów online, ale to jest grupa biotechnologii inżynierskiej i oni mają 3,5 roku, a więc ich to nie dotyczy, więc być może nie są przymuszeni taką koniecznością, aczkolwiek no, martwię się, że nie chcą spróbować, że nie chcą wypróbować czegoś nowego, co być może im się przyda, czyli ta interaktywność dla mnie jest za mała. Innych propozycji, co by chcieli zrobić, nie było, czyli ta aktywność jest troszeczkę za mała, ale to, co wyszło w odpowiedziach tych do rozwinięcia. Tutaj do tych głosów na czacie jeszcze wrócimy. W trzech, a w zasadzie czterech pojawia się trudności z łączem. Rozjechali się do domów i rzeczywiście może być problem, tak jak my dzisiaj mieliśmy, nawet będąc w Olsztynie, momentami trudności z łączeniem. Ja otrzymywałem informację, że moje łącze jest niestabilne, mimo że w domu jest dość dobry internet na światłowodzie, ale bywają chwile, gdzie rzeczywiście jest jakiś tam problem. Czyli to jest jakimś tam dla nas kłopotliwe. W szkołach na pewno to przeżywają, jeśli jest dwójka dzieci, rodzice pracują zdalnie, to jak mają się tym internetem podzielić i jak mają możliwość dojścia do komputerów? Wydaje się, że studenci wszyscy mają laptopy jako takie dojście, ale to niekoniecznie oni się nam do tego przyznają, że czegoś brakuje albo dobrego internetu, albo sprzętu. Natomiast najciekawsze były te dwie wypowiedzi dla mnie rozwinięte. Po pierwsze, że brakuje im spotkać w realu. No to chyba wszystkim brakuje, bo jednak ta komunikacja nie jest pełna i dobrze, że sobie z tego zdają sprawę. Myślę, że to szybko minie. A tutaj jeszcze było to, co chciałem pokazać. Nigdy nie byliśmy ze sobą zbyt grupą kontaktową i bywa tak, że jakby są bardziej zżyte, inne są mniej zżyte i być może ten problem od szkoły średniej się pojawi. Nie nauczyliśmy ich dyskutowania, niechętnie zabierają głos, ciągle się zastanawiają dlaczego, boją się, zapomniałem otworzyć okna na blogu i podlinkować tekst, który tam kiedyś napisałem, żeby zachęcić do wypowiadania się, czy, bo tak,
Może boją się wypowiedzi. Boją się, po pierwsze myślałem, że boją się komentarzy prowadzącego. Są osoby bardzo ścinające, no takie apodyktyczne i być może przy nich nie chcą się wypowiadać, ale również okazuje się, że boją się swoich własnych komentarzy, tego, co o sobie nawzajem powiedzą, nawet poza zajęciami, i to jest pewien problem chyba dla nas dość poważny jako uczelni. Dlaczego na uczelni, na uniwersytecie, gdzie powinniśmy być rozdyskutowani, tej dyskusji nie ma, to mi mocno uwiera, ale nie widzę różnicy między tym rozdyskutowaniem w grupach, w seminariach prowadzonych tradycyjnie teraz, czy nawet z pracownikami, bo zwróćcie Państwo uwagę, jak trudno, jak mało nam się dyskutuje między pracownikami. Powinniśmy być, dać przykład, a chyba czegoś takiego nie ma. Dla mnie była jeszcze na zielono zaznaczona istotna informacja zwrotna, że być może zasypuję ich niepotrzebnie informacjami na Facebooku, bo brakuje mi informacji zwrotnych. Czy zadaję im za mało? No bo jak milczą, to może chcą więcej, a może za dużo. No i tej informacji zwrotnej niestety mi mocno brakuje. Nie wiem, jak to wymyśleć. Być może właśnie takie zabawy z wspólną rysowaniem mapy. Na sali można było nawet grupie takiej niemrawej coś na papierze zlecić, o wiele bardziej zaangażować niż tej internetowej. To wszystko, co chciałem powiedzieć. No i zachęcić do dyskusji. Może przewinę szybko swój czat, żeby odczytać, i proponuję włączyć tryb zadawania pytań. Można teraz te informacje oznaczyć znakiem zapytania i wtedy je wrzucić, o tak jak ja spróbuję. Owszem, jest to pewien być może zaszłość ze szkoły. Ja się długo nad tym zastanawiałem, jak to sobie z tym poradzić. Czy to jest wina szkoły, czy to może dostajemy słabych studentów, ci najlepszy, najbardziej rozdyskutowani gdzieś wychodzą, oni są różni. Czasami bywało tak, że grupa wydawała się niemrawa, jak się w jakiś sposób nacisnęło na dobrą strunę, nagle ożywała. Czyli jest to kwestia, no być może różna. Już próbuję po kolei. To może nieistotne, bo już widzę pytania. Tak, myśmy zaproponowałem Click Meeting, bo już wcześniej znałem z webinariów z nauczycielami w Super Belfrach. Wtedy miałem okazję spróbować poprowadzić. To był ogromny stres, no bo gdzieś tam z narzędziem, czy nie zepsuję, czy nie włączę czegoś niepotrzebnie. Dzięki projektowi miałem okazję poćwiczyć rolę administratora, czyli więcej się nauczyłem. Tu się sprawdza zasada, że jeśli nauczasz innych, to się szybciej uczysz. Kupić można w dwojaki sposób. Myśmy wybrali pierwszy raz przez przetargi i wyszło do nas o 1/3 drożej, niż gdybyśmy kupowali u dystrybutora, i to był pewien problem, ale poszło, to nie były jakieś tam wielkie pieniądze. Teraz na bazie wydziału, że mieliśmy licencję, to obeszliśmy to na zasadzie przedłużenia licencji już bezpośrednio u właściciela czy dystrybutora, twórcy. Tyle tylko, że nie wiem, czy do tej pory wydział, faktura poszła do zapłacenia. Nie wiem, czy nasza księgowość zapłaciła, bo są problemy. Boję się, że to rozszerzenie na drugą klasę jest... Nie, na pewno jeszcze nie doszło, więc tu nasza księgowość nie do końca dobrze działa. Czyli można kupić, lepiej byłoby chyba to, co pan Grzegorz sugerował, gdybyśmy po tym całym zamieszaniu przedyskutowali, wskazali, które oprogramowania kupić i w jaki sposób, niż indywidualnie niektórzy z naszych pracowników, żeby nie bawić się w takie kłopotliwe rzeczy, wykupili sobie prywatnie, twierdząc, że 40 zł na miesiąc to jest inwestycja warta w naszych studentów, czyli można przez zamówienia publiczne, chyba że jakoś tam wytargujemy, żeby od razu u dystrybutora. Nie wiem, wydawało mi się, że łatwiej jest w realu, w internecie jest troszeczkę trudniej. Pewno
Aha, już to robimy. Aha, to jest pewno odpowiedź do jak uaktywnić. Tutaj właśnie trudność jest, czy na pewno zachęcać ich do włączenia kamerek, bo to obciąża system, tak jak na Teamsach już jest to widoczne. Wiedzą, że lepiej nie włączać wszystkich urządzeń, bo wtedy obciąża, więc to wynikać może z różnych tam elementów. Zachęcać do wypowiedzi, tak jak na sali. No jest ten sposób, że albo sami się zgłaszają, albo ich już to wrzucam. Nas jest na tyle mało, że możecie Państwo śmiało włączyć u siebie mikrofon i kamerkę i wtedy już. To jest to? Boże, trochę kłopotliwe. Raz, dwa, słychać mnie? A tak, słychać, słychać. To nie to No, było. w kwestii uzupełnienia do Ani powiem, że ja na przykład teraz jak korzystam z Click Meetinga z przeglądarki internetowej, ona nie ma tak jakby uprawnień do tego, żeby włączyć moją kamerę internetową. I ja mogę korzystać tylko z mikrofonu. Kamery już nie włączę. Jeżeli Zaraz Click sprawdzę. nie włączę na pewno, bo nie wykrywa mi urządzenia, bo ja już sprawdzałem. Aha, to w ten sposób. Znaczy, w Click Meetingu jest tak, że można się włączyć do dyskusji dopiero wtedy, kiedy włączymy tą opcję, jaka była włączona dyskusji, przejścia na tryb. Bo mam włączony To tryb prezentacji cały czas. Dobrze. Łatwiej, to co pan wspominał na Teamsach, że łatwiej kontrolować, czyli trudniej tu wejść komuś, jeśli nie chcemy. Teraz włączona jest cały czas opcja trybu. Jakąś tam się inaczej nazywa i można włączyć. Jeśli nie, to nikt inny się nie może włączyć, tylko i wyłącznie na czacie, a nawet można zablokować. Ale na pewno tutaj jakiejś tam dyskusji więcej niż 4, w 5 osób nie można prowadzić, bo system tego nie przewiduje. Włączanie pytań też jest kłopotliwe. No to jest do pani Ani pytanie. Możesz się, Aniu, włączyć i odpowiedzieć. Już próbuję przeszukać dalej pytania, ale nie widzę. O, to wrzucimy w takim razie. Lepiej się sprawdza, jeśli są dwie osoby, dlatego że jedna może czuwać nad czatem, czyli taki asystent jest tutaj niezwykle wskazany do pomocy, jest to przydatne. Mikrofon się komuś zawiesił. No bywa takie. Dobrze, nie wiem, czy chcemy jeszcze podyskutować. Mogę włączyć tablicę albo w taki sposób i osoby, które zechcą się włączyć, to łatwiej im będzie. Nie, ja sobie kamerki nie wyłączałem. Być może ktoś próbował. Lepsze na pewno jest Click Meeting do wykładów niż do dyskusji. Tutaj takiego spotkania grupowego chyba trudniej byłoby zorganizować. Można oczywiście pokazywać współdzielenie ekranu, tak jak było. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Pytania jak pytania tutaj, czy chcemy jeszcze podyskutować? Dokładnie tak. Lepiej powiedziane, jak tą dyskusję możemy zorganizować, żeby była wygodniejsza. Teoretycznie każdy z Znaczy Państwa ja może. może, przepraszam, nie chciałem wejść w słowo, bo ja tak rączkę podniosłem, żeby mi głosu udzielić, ale widzę, że pan profesor nie Nie zauważył. widzę i to jest kłopot. Aha, tu już widzę. Bardzo proszę, już milknę i na czat się przenoszę. Tak, no tak właśnie zauważyłem, że Click Meeting ma tą bardzo fajną opcję, że jak ktoś chce się odezwać, to może właśnie zasygnalizować to i dzięki temu ta dyskusja, to ona nabiera jakiegoś takiego porządku, nie jest taka chaotyczna, że ktoś sobie przypadkiem wchodzi w słowo, to na pewno jest bardzo fajna rzecz.
Natomiast no co do samych narzędzi, to wydaje mi się, że prawda jest taka, że aby skuteczność, znaczy ocenić prawidłowo ich skuteczność i przydatność, to z każdym z tych narzędzi musielibyśmy się zetknąć i przetestować je tak, jak to robimy obecnie teraz, bo te Teamsy, nie wiem, czy Państwo mają świadomość, my mieliśmy je do dyspozycji od pewnego już czasu, żeby nie powiedzieć prawie niemalże roku. No, wgrały się u nas na komputery, jeżeli ktoś miał zainstalowanego Office 365, to wraz z którąś aktualizacją systemu Windows, to te Teamsy się normalnie nam na system wgrały. Ja z tymi Teamsami próbowałem się zapoznać już na samym początku, natomiast no, z racji tego, że nikt z mojego otoczenia w ogóle nawet na to nie zwrócił uwagę i pomimo tego, że to w irytujący sposób wyskakiwało powiadomienie o uruchomieniu tego programu wraz ze startem systemu, no to nikt się tym nie interesował. Ja poniekąd też to zarzuciłem. Mogę powiedzieć, dlaczego ja próbowałem nawet się logować, ale miałem kłopot chyba z hasłem do naszego, coś tam się zmieniło i nigdy nie mogłem się uruchomić. Być może dlatego, że miałem Office zainstalowany swój własny w domu, pomieszał mi się z takim i po kilku tygodniach próbowania się zalogowania wyrzuciłem to, żeby mi się nie otwierało. Już znikam, nie przeszkadza. Tak, nie, to nie ma problemu, natomiast to właśnie chodzi mi o to, że dopóki nie nastała taka okoliczność jak obecnie, gdzie musimy testować wszystkie te narzędzia na tak powiem, na żywym organizmie, na polu walki, mnóstwo spostrzeżeń, mnóstwo obserwacji na pewno się zbiera i będziemy na tyle mądrzejsi, że będziemy mogli świadomie proponować jakieś sugestie, które rozwiązania warte są, że tak powiem, inwestycji utrzymania, a z których po prostu zrezygnować, no bo ogrom tego wszystkiego i próba ogarnięcia, że tak powiem, kilkunastu już nawet narzędzi naraz do komunikacji ze studentami, no to no można się w tym wszystkim i pogubić. I też to, no to na pewno nie jest łatwe, tak, no bo ze wszystkim się trzeba oswoić. No widać tutaj, że Click Meeting no jest intuicyjny, ale zupełnie inaczej się go obsługuje na pewno niż Teamsy. I zapewne tak samo jest z Zoomem, zupełnie inaczej przecież jest z Discordem, z którym ja też się tak, że tak powiem, zaprzyjaźniłem ostatnio, to jest ze zwykłej ciekawości. No ale no to mi się wydaje, że nie ma aż takiej przestrzeni dla nas, żebyśmy no poświęcali codziennie czas na przykład na to, żeby się uczyć nowej aplikacji, no bo będziemy się znali na wszystkim, ale na żadnej nie będziemy się znali dobrze. Więc no Teamsy jako takie mają dla mnie no tą przewagę, widzę nad tym Click Meetingiem, że one pozwalają zintegrować, mówię, się z wieloma innymi narzędziami, platformami, czyli ze środowiskiem Microsoftu, ale przede wszystkim z tymi Moodle'ami. Ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie funkcjonowało w przyszłości, bo wówczas, tak jak Ania wskazała, że bardzo fajnie jest, że oni mogą te pliki wysyłać sobie i wrzucać na serwer, ale jeżeli nie przypilnujemy, to oni przecież te pliki równie dobrze mogą usuwać. I ktoś komuś może zrobić psikus, a jeżeli my tego nie przypilnujemy, to się nagle okaże, że jakiś prymus wgrał wszystkie swoje pliki sprawozdania czy zadania, a ktoś mu świnie podłoży i dla żartu te pliki skasuje, a takie rzeczy się zdarzały nawet jeszcze za niedawnych czasów, jeszcze jak ja byłem studentem, gdzie ktoś po prostu zmienił bezczelnie hasło do skrzynki naszej grupowej i nagle straciliśmy kontakt i wszystkie nasze sprawozdania, prezentacje, jakie mieliśmy powgrywane, a na Moodle'ach oni tego zrobić nie mogą. Tam tylko my możemy usuwać ewentualnie pliki, więc raz co zostało wgrane, jest bezpieczne i nienaruszalne. Także no, uważam, że ta platforma jest na pewno lepsza. Natomiast no nie wiem co do płynności, jeżeli chodzi tutaj porównywać, bo nie wiem jak sobie Team Click Meeting radzi no przy pełnym obciążeniu 25 osób. Ja testowałem Teams z 70, 80, jak mnie słuchały. Informacja zwrotna była taka, że Teamsy to dźwignęły. Natomiast no tutaj siedziała nas dzisiaj szóstka, siódemka w porywach i bywały no trudne, że tak powiem, sytuacje, momenty, zwłaszcza no jak Ania próbowała prezentować, ale może to była kwestia akurat twojego Aniu konkretnie,
łącza internetowego, a nie całej reszty. No ale niemniej, no, w przypadku, kiedy ty jesteś prezenterem i musisz pracować z domu, no to jest to kwestia już problematyczna, prawda? Ale jeśli mogę dodać, to dzisiaj na Teamsach miałam seminarium w godzinach bardzo niedobrych. To znaczy między 10 miałam dwa seminaria, 13. I też zarówno u mnie, ale jak i u innych osób po prostu rwało łącze tak, że słowa były albo początku nie było, albo końca nie było. I trudno było, to była taka czkawka, trudno było to w ogóle posklejać. I myślę, że to również jest problem godzin, że my nie jesteśmy w stanie o każdej porze, niezależnie od tego, z czego korzystamy, robić to na dobrej, w dobrej jakości.